Witajcie, dzisiaj będziemy naprawiać agregat prądotwórczy. Jest to agregat prądotwórczy trójfazowy, produkcja chińska. Agregat ten przestał dawać napięcie. Woltomierz pokazuje jakieś tam napięcie, które wytwarza, ale niestety nie daje pełnej mocy takiej jak powinien. Tak więc zajrzymy sobie do niego i zobaczymy, co tutaj się wydarzyło. Odpalę go i pokażę Wam mniej więcej jak to wygląda. Jakie napięcie się tutaj wzbudza na woltomierzu. Tak więc za chwileczkę go sobie odpalimy i sprawdzimy. Jak widzieliście, agregat wytwarza gdzieś w granicach 150, no trochę brakuje do tych 150 V, tak więc napięcie jest zbyt za małe, żeby można było w ogóle coś pod niego podłączyć. Sprawdzałem to napięcie też woltomierzem, multimetrem, żeby sprawdzić, czy na pewno, czy nie jest uszkodzony woltomierz oryginalny, tutaj się znajduje. Niestety napięcie na poszczególnych gniazdkach jest takie samo, tak więc nie oszukuję, napięcie takie jest, jakie pokazuje. No i teraz zajrzymy sobie do niego, do środka, do tego generatora, zobaczymy, jak wygląda stojan, jak wygląda wirnik. Ocenimy wizualnie, co może być popsute. Zdemontowałem sobie już pokrywę, która znajduje się w tylnej części generatora. Po zdjęciu pokrywy ukazuje nam się wnętrze całej prądnicy. Pierwsze co robimy, to obserwujemy, czy nie ma gdzieś widocznego przepalenia, uzwojenia lub przegrzania, nie ma gdzieś jakichś ciemnych, czarnych przebarwień na uzwojeniu. Zazwyczaj gdy dochodzi do spalenia, to jedna faza jest gdzieś po prostu okopcona, przepalona. Tutaj akurat w tym przypadku druty uzwojenia są naprawdę bardzo ładne. Nie stawiałbym tutaj na przepalenie, na spalenie stojanu. Wirnik też jest bardzo ładny. Widzę, że jest, nie wygląda tutaj na uszkodzony. Tym bardziej, że generator podaje jakieś tam napięcie. Tak więc nie ma tutaj całkowitego braku napięcia. Stawiałbym tutaj na regulator, który znajduje się w tym miejscu. Jest to regulator AVR, który bardzo często w tych agregatach się uszkadza. No i gdy nie daje odpowiedniego napięcia na nasz wirnik, tutaj mamy szczotki, poprzez które dostarczane jest napięcie do naszego wirnika. Gdy napięcie będzie za niskie, to niestety agregat będzie dawał za małe napięcie. Tak więc wymienimy sobie na początek tą część. To jest naprawdę, są tanie rzeczy, bo w granicach 30-40 zł można kupić taki regulator i można sobie podmienić na próbę. No i w większości przypadkach, gdy nie widać uszkodzeń jakichś mechanicznych na stojanie czy wirniku, zazwyczaj to pomaga. Spotkałem się też tutaj z różnymi usterkami, takimi jak zimne luty na wirniku. Są tutaj, nie wiem, czy to będzie widać, widzicie, tutaj dochodzi taki kabelek, to znaczy nie kabelek, drut tutaj, który wzbudza pole magnetyczne. Były tutaj przypadki, że były tutaj zimne luty, odlutowało się i w ogóle napięcie nie szło na wirnik, ale wtedy niestety nie podaje w ogóle napięcia, nie ma na woltomierzu napięcia. Pierwsze co zrobimy, wymienimy sobie tutaj ten regulator i zobaczymy, czy nasz agregat ożyje. Mamy już nowy regulator, za chwileczkę założymy go na swoje miejsce.
zapniemy, podepniemy sobie kostki, nie będziemy go na razie przykręcać do obudowy, ponieważ musimy go jeszcze skalibrować i wyregulować. Ok, moduł jest zamontowany, spróbujemy odpalić, zobaczymy, czy jest jakaś poprawa. Niestety nic się nie zmieniło w tym temacie, tak więc musimy szukać dalej, jednak to nie był moduł. Będziemy musieli rozebrać sobie dalej ten agregat i zobaczyć, co jest nie tak. No i mamy już wszystko jasne. Pomimo tego, że z tej strony nie było widać spalonych uzwojeń, po rozebraniu stojanu okazało się, że jednak stojan jest spalony. Zobaczcie tutaj. Spalone jest uzwojenie. Prawdopodobnie jedna faza jest spalona. Przez to nasz agregat nie daje odpowiedniej mocy. Chciałem Wam tylko pokazać, jak wygląda ten agregat. Ponieważ szczotki nawet jeszcze się dobrze nie dotarły. Włączę może lampę, żeby było lepiej widać. Zobaczcie. Coś mi się tu nie chce wyostrzyć. Zobaczcie, tak wyglądają szczotki. I tutaj w tym miejscu, tu dokładnie w tym miejscu, gdzie widzicie takie lekko oświecące teraz w tym miejscu, to są przytarte szczotki. Także ten agregat tak naprawdę to popracował parę minut i uzwojenie się przepaliło. Tak samo widać tutaj po pierścieniach. Pierścienie lekko muśnięte szczotkami. Tak więc naprawdę bardzo mało ten agregat pracował. I doszło do spalenia uzwojenia. Nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem, ale na 100% nie ma tutaj miedzi, tylko jest to aluminium. Zaraz sobie sprawdzimy. Tak. Tak jak mówiłem, jest to aluminium białe. No dobra. Tak więc tak zakończyła się nasza naprawa na chwilę obecną. Muszę poszukać stojan. W sumie nie wiem, czy jest sens kupować współczesne stojany, które są wykonane właśnie z aluminium, czy dać go do przewinięcia. Najlepiej będzie go właśnie przewinąć drutem miedzianym, wtedy będziemy mieć pewność, że taki agregat trochę dłużej nam posłuży. Koszt stojanu, wcześniej się orientowałem, w granicach 300 zł, myślę, że przewinięcie nie będzie nic droższe, tak więc prawdopodobnie zawiozę go do przewinięcia. Na chwilę obecną to by było na tyle. W kolejnym odcinku zamontuję już sprawny stojan, podłączę regulator. Regulator prawdopodobnie jest sprawny, chyba że uszkodził się razem ze spalonym, gdy spalił się nam stojan, ale to sobie już ocenimy, gdy będę miał sprawny stojan. Tak więc to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.